Siema, witam. Obiecałem, że odcinki Twoje 5 minuty będą z większą intensywnością i są. Tym razem odcinek 5 zrobili 3 rano imprezę w naszym biurze. Podejrzewam, że to będzie giga kringę, ale oglądamy. Witamy Was w 5 odcinku programu Twoje 5 minut. W dzisiejszym odcinku zaprosiliśmy na specjalną scenę ponad 100 osób, o których uczestnicy nie mieli pojęcia, a mieli przed nimi wystąpić i wypaść jak najlepiej. A zdecydowanie jest o co walczyć, bo stawka to 100 tysięcy złotych i wieloletni kontrakt z ekipą dla zwycięzcy programu. Pierwszym zadaniem dla... Ja za każdym razem będę to powtarzał, że to jest sprzedanie duszy diabłu. Ten kontrakt z ekipą, ale okej, no, nazywajcie to jak chcecie. Uczestników było zorganizowanie przebieranej imprezy. Dodatkowo w trakcie jej przygotowań każdy miał jakieś zadanie specjalne. Losujecie zadanie, które będziecie musieli wykonać w ciągu dnia. I to tylko dla was informacja. W ogóle o tym nie mówimy nawet. Tak, karteczka i do kamery. Ja pie... nie kurde! Dzisiaj nagrywamy odcinek, w którym organizujemy imprezę i ja dostałam zadanie, w którym mam mówić przez godzinę. Piw, paw! Zawsze na zakończenie zdania. No mówiłem, że będzie cringe, no. Co wam poradzę? Ja pierdziel. Kto to wymyśla? Co za łeb tam siedzi i wymyśla takie rzeczy? Czekamy na koło fortuny, bo wylosujemy, ile będziemy mieć pieniędzy na nasze aktywności, które dzisiaj robimy. Widzicie to? Za to dzisiaj będziemy jeść! Dobra, pakujemy się do auta, od razu pakujemy się do auta. Będziemy się ubierać, szybko! Kochani, w dzisiejszym odcinku mamy za zadanie przygotować imprezę w stylu westernowym. Tak jest! Zostaliśmy podzieleni na 4 grupy i nam przydzielono poszukiwanie strojów dla wszystkich osób. Zgarnęliśmy 1600 z koła. 1600 zł, czajcie to? Dokładnie, więc tyle mamy na wystrój. Powstały 3 grupy. Pierwsza, czerwona, wylosowała 1600 zł, które mają wydać na rekwizyty. Drużyna zielona miała zrobić przekąski, a ich budżet z koła fortuny to 1000 zł. Ostatnia drużyna, czyli żółta, miała 500 zł, za które musieli zrobić stroje dla wszystkich. Ty, ale czekaj, te przekąski są jakby dla kogo? Dla tych 150 osób też? czy tylko dla nich? No jak dla nich, no to luz. Ale jak dla 150 osób, to wydaje mi się, że ten tysiaczek to tak średnio, no. Czy będziemy musieli kupić sianko i tego typu różne rzeczy. Dlatego, że wiecie, Western z tym się kojarzy. Koniki i tak dalej. Ja się mega jaram, że mamy do zrobienia przekąski. Czemu on tak robi? Pomysłów w ogóle. Jesteśmy już pod sklepem, więc zaraz wchodzimy i szukamy strojów. Kochani, gdzieś w tym sklepie ukryłem donat ekipy. Kto pierwszy go znajdzie, wygrywa 2 dychy. Ja od was odszedłem, więc ten donat może być naprawdę daleko. Czas wstać. Nie pokaż, teraz nie. A co ty robisz? No szukam Donata ekipy. I nie mam pojęcia, co jest. No, mów o ich. Brawo, no. Otrzymujesz 2 dyszki. Nie, dyszki są moje. Ej, trzeba powiedzieć dziewczynom, tak. Bo one będą biegały dalej po sklepie i szukały Donata. Nie, nie mówcie im. A nasza grupa zajmuje się organizacją wnętrza. Będzie dla mnie bardzo gruby challenge, bo ja często wpadam w taki słowotok, więc bardzo się boję. Dobry. Ma pani konie? Pokazuję, konie duże, pokazuję, pokazuję. Z kieliszkami, ale bez problemu. Klasyka Senegalu. Przyjaciel. Przyjaciel. Możemy się trochę... Arkwell byłby zachwycony. Co? Mamy gifci. Cóż to jest? Cóż to jest? Lepsze cukierki na świecie. Tylko kwaśne ma. Smak, witaminy. Poczekaj. Jak mikroelementy. 2, 3. Wiecie co smakuje? Po prostu jak jakiś suszony owoc. Mhm. Podziękował. 3, ale daj, żeby... Ale nie miło. No i tak będą schowane w środku. Wyznacz się liczy. Widać. Tylko... Taka liczy hamuwa. Się wewnątrz, a nie... Liczy się, a nie zewnątrz. Zewnątrz. Patrzcie, jak jest na tym fajny westernowe gadziszcze. Krucy bombiarz, kurde. Poparaszkujemy z tym krucy bombiarzem, myślę. Momentami to, co robił Kacper, było już trochę męczące, aczkolwiek moim zdaniem świetną akcją, którą zrobił, było jak schował w jednym ze sklepów Donata ekipy. A w ogóle najbardziej ciekawa to ja jestem, jakie stroje nam wykombinują. To jest w ogóle hit. Nie no. Ty, ta Pola ma taką czapkę, widziałem na... na takim kanale JTO, jak to ogarnąć, nie? Jonek robi reportaże ze zdominyni i gdzieś tam
jakby ja to wiele lat temu też, znaczy kilka lat temu też to oglądałem, nie? Ale tak pobieżnie. Teraz też to oglądam tak pobieżnie. I w zasadzie przypomniałem teraz, że była jakaś para, bo para chyba była, i właśnie dziewczyna miała taką czapkę. No, taka historia. Zachwyceni? Bo ja to. Od chęci wybieramy ciuchy dla całej grupy na naszą imprezę. I właściwie to tak, mamy tylko 38 zł budżetu na osobę. To jest niesamowicie mało. Dziewczyny szukają głównie rzeczy dla dziewczyn. Ja z Łukaszem szukamy rzeczy dla chłopaków. Że mam jakieś fioletowego za darmo, dlatego mam fioletową koszulę i będę próbował gadać tą panią na buziaka. Ej, mega ciężko jest się w ogóle dogadać, jak ona gada wszystko na P, ale bardzo dobrze idzie. Przeczę, pobiegłam, przekazałam. Przekazała pięknego węża. A patrzcie, co ja znalazłam. Genialne piw-paf buty. Ala kowbojskie piw-paf, 42 zł. Jest, nie mogę. Ale mi się podoba. Znaleźliśmy mega dużo rzeczy, ale trochę jest tutaj utrudnienie, bo te rzeczy wcale nie są aż takie tanie. Tylko jeśli chodzi o jeże, to tu jest jeden. I wystarczy. A od tego byś się nie napił? Ja nie wiem, jak mam ich przekonać. Dostałem zadanie od wujasa, że muszę kupić kufę, z którego napiłby się prawdziwy kowboj. My cały czas się na niego denerwowaliśmy. Kurde, Kacper, weź nam pomóż. Może w tym, co robimy, a on przynosił jakiegoś jeża, czy inny jakiś wazon w ogóle. A proszę pani, bo te buty to no. Będą jakby do tej koszuli w tym, w moim outficie na dzisiaj. Możemy dostać jakiś rabacik na tą koszulę jedną, tylko proszę, od pani tak dla mnie, tylko jedną, tą do bucików. Urodziny niedawno miałem, naprawdę. Jezu! Ale jaką ty chcesz, Miszkę, jak jest. Ta koszula jest na wagę? No to w gratisie do bucików. Wylosowałam, że muszę założyć sobie wąsy i pejsy kowbojskie na cały dzień. Straszne w ogóle zadanie. Super. To zadanie jest okropne. Ogólnie mamy tutaj kije, na które moglibyśmy postawić kaktus, ale... Ona w ogóle jest jakaś taka dziwna, nie? Mięso jest straszne, woda jest straszna, doklejane tajsy są straszne. No nie wiem, ta dziewczyna się wszystkiego boi. Jesteś najgorszym człowiekiem, naprawdę. Czemu? Bo stoję i ty zawsze musisz... Masz je 2 metry i zawsze musisz robić tak, stoję przed kamerą, a on tak. Trzeba pozbyć się konkurencji, nie? Po prostu, za każdym razem. Mocne. Od pierwszego dnia chcę mnie lewać. Najbardziej grupę wspiera Domo. On tak fajnie zawsze mówi, dobra, to dawajcie teraz to, dawajcie to. No i on potrafi to poprowadzić. Jak ktoś się nie odzywa, to też zawsze tam szarpnie, trafnie i pomoże. Co ja robię, widzicie? Co ja robię dla was? Powiedzcie mi, jak koniec świata. Nie, no to... I trzymaj tak, nie? Po prostu... Co ty zrobiłaś? To jest permanentne! Muszę się dowiedzieć, no. Czy weźmiemy tą koszulę w gratisie. Czyli po ile? Po wszystkim. Dobra, dziękuję. Dobrze, że mamy taką kochaną palnią tutaj piwpawą. Jezus Maria, nie mogę. Częściej będziemy do pani przychodzić. Zapraszam. Ja szczególnie. Może na kawę się umówimy albo na coś. Ojej. Nie no. O ile tamto jeszcze było żenujące, takie cringe'owe, to właśnie już jest takie żenujące, takie... To już było niepotrzebne. Kolita pewnie, trójka dzieci, mąż, kredyt. A chłopiec z kamerą. Na gdzie się umówimy? Wie pani, gdzieś wyjdziemy. Wiesz co, ja mam dzieci w twoim wieku. Tyk, tyk, tyk. Trochę też poddenerwowaliśmy panią, która zdecydowanie o tej porze w sobotę chciała być już w domu. Wydaliśmy za dużo, piw-paw. Dużo za dużo, została nam niecała stówka. Nie, moim zadaniem jest przybić 55 z obcymi mi ludźmi. To było bardzo dziwne, oni tak się patrzą dziwnie. A to jest naprawdę dla mnie ciężkie. Przepraszam, przybije mi pan piątkę tylko? Dobra, obraź się. Kurde, nikt mi nie chce przebić piątki. No ciężkie to jest. To się wydaje, że to jest... O, przebij sobie piątkę z ludźmi, a to nie jest tak. Aczkolwiek jedyne, co znalazłem, to jest sklej. Ja chciałam powiedzieć, że na pewno będziemy musieli kapelusze zrobić sami, ponieważ to są bardzo drogie. Czemu nie zareagowałaś na ten klej w żaden sposób? Zlałaś go tak jak... Bo myślałam, miałam cały czas w głowie. Daliśmy dokładnie 496 zł na 13 strojów i teraz jedziemy po prostu każdy strój układać od góry do dołu. Robiłem już pierwszą partię kubeczków. Każdy starałem się, żeby był inny, żeby... I wyglądają jakby takie były... Bez kitu, nie? Wszystkie drużyny kończyły już przygotowywać swoją część imprezy w stylu western. Wymyśliliśmy w ogóle super pomysł, że robimy pokaz mody.
Także będziemy prowadzić przez chwilę program. Zobaczcie w ogóle, jak wyglądają moje deski, które zrobiłem na beczkę. To jest oficjalnie genialne. Czekamy, aż temperatura wzrośnie 200 stopni, żeby ją ustabilizować. Ale więc ja takie kiełbaski, pila, krakóweczko, o Jezu. I uwaga, uwaga, możemy wam go zaprezentować. Siemanko, przygotowaliśmy dla was stylizację na dzisiejszą imprezkę w stylu western. Przedstawiamy wam... Pokaz moja wejść i jak najlepiej się zaprezentować przed widzami, którzy będą siedzieć i was oglądać. Oj Boże, nie! Ej, kurde, nie jest źle! Dobrze jest! Bardzo źle! Zapraszamy Pole, Dominika i Maję! Ha, ha, ha. Ale to nie wszystko oprócz tego, więc zapraszamy najbardziej bekową osobę! Szybko! Nie, ty Pola, nie! Nie, ja powiem! Dobra, słuchajcie, przedstawiamy was! Dobra, słuchajcie, przedstawiamy wasz nam stół, który ogarnialiśmy mega, mega długo. Wasz nam stół. Dobrze. Dobrze powiedziałam. Chcieliśmy wam pokazać finalny efekt naszej ciężkiej pracy dzisiejszej. Jesteśmy z nas z siebie mega dumni. Ja bym tego grilla odpierdzielił. Ale nic smaka narobili. Aha! I się zastanawiam, co to za gówno jest i... Dobra, no faktycznie. Istniała taka, znaczy istnieje niestety, Sadek. Naprawdę dobrze się wszyscy bawiliśmy, impreza udana. Impreza organizowana przez uczestników się zakończyła i przyszedł kolejny dzień. Jednak w trakcie zabawy wyszła mała drama. O, drama, ja drama. Wczoraj poimprezowaliśmy, nie ma co ukrywać. Ja miałem się do tego odnieść, no to muszę powiedzieć, że emocje mi mega puściły. Tak trochę mnie skumulowało cały ten tydzień, wzięło górę. Ale też źle się zachowałem w stosunku do Kaspra, dlatego że... Po tych kilku dniach trochę go nie polubiłem. To, że się nie lubimy, to nie znaczy, że nie będziemy ze sobą współpracować z Dominikiem. A wczoraj na imprezie pełno odbyło się nie miło. Tak, przeprosił, nie? Ale wczoraj trochę przegiąłem i chciałbym go na pewno za to przeprosić, ponieważ no, trzeba też wziąć górę za swoje słowa i wziąć to na górę za swoje słowa. Sytuacja się rozwiązała, uczestnicy dowiedzieli się, że dzisiejsze zadanie będzie odbywać się na scenie. W związku z tym dzisiejszy gość również ma dużo wspólnego właśnie z występowaniem przed ludźmi, przed kamerami. Ej, szczerze? To nie najbardziej jarają ci goście. W sensie na takiej zasadzie, że jesteś zawsze ciekaw, kto będzie, nie? Bo w tej drugiej edycji faktycznie są takie ciekawe te osoby. Ze sceną. Witamy Adasia. O kurde. Adam Zdrójkowski, 23-letni aktor i prezenter telewizyjny. Swoją popularność zdobył już w bardzo młodym wieku na planie serialu Rodzina Zastępcza i Rodzinka.pl. Aktywnie rozwija on swoje social media, a na samym Instagramie śledzi go ponad 1 000 000 osób. Kogo on grał? Skupiamy się na tym, żebyście dzisiaj umieli z tym stresem walczyć, tak? Ej, kogo on grał w tym? W Rodzinie Zastępczej. Stary, ja to oglądałem, wszystkie odcinki obejrzałem. Wiecie, na scenie często się jest przed ludźmi, no i zobaczycie, że to jest w ogóle inny film. Jak jednak musicie wyjść, przedstawić to, co przygotujecie. Najlepiej, kiedy gdzieś tam ktoś ma, stresuje się jakąś, nie wiem, opinią ludzi, to najlepiej nie patrzeć na ludzi po prostu. W sensie, robicie sobie kilka punktów, lewa strona, środek i prawa, gdzie gdzieś tam tym wzrokiem sobie... O tak, to jest to... Ty, wiecie, kim on mógł być? On mógł być z tej... Jak ta Anka zachorowała, to jest moja teoria, nie? Ja totalnie nie kojarzę typa, totalnie. Jak Anka zachorowała, ta aktorka, co Annę, no tą Ankę odgrywała, tą matkę, ona zachorowała na raka, nie? I jakby jej ciągle nie było w serialu. I jakby w serialu było to wytłumaczone, że jest na
nie na konferencjach, tylko na jakichś tam meetingach, nie? Związaną z trasą. I te dzieciaki, te pierwotne, te pierwsze dzieciaki, jak Filip, Zosia, Eliza i Romek, no oni dorośli. Romek w ogóle odszedł z serialu, nie? I jakby trochę była taka pustka, nie? Tak się, chyba faktycznie tam nic się nie za bardzo działo. I dekoptowali dwójkę nowych dzieciaków. I był to chłopiec i dziewczynka. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten chłopiec. Bo oni byli tacy strasznie bezbarwni w tym serialu. Strasznie bezbarwni. Oni byli tak... Z jednej strony byli potrzebni, bo wprowadzali taki chaos, który zawsze był w tym serialu. Ale z drugiej strony... Nie wiem, jakoś... Chyba ludzie się przyzwyczaili bardzo mocno do tej Elizy, Zosi, Filipa, Romka. I totalnie te nowe dzieciaki nie siadły, kompletnie nie siadły. I może właśnie to jest ten chłopiec. To często mi ludzie mówią, żeby tak zrobić. Tak. Zbierać sobie trzy punkty i po prostu tam patrzeć. Tak, ale nie skupiać się na twarzy. Ja nie spodziewałam się tego bardzo, że będzie coś takiego scenicznego, że przyjedzie do nas tak naprawdę aktor. Adaś jest właściwie jednym gościem, który przed wami w ogóle nie był zestresowany. Czujecie to? Piękni, ładni ludzie, mieli uśmiechnięci. Widać tutaj ten warsztat. Słuchajcie, jak macie pytanie do Adasia, śmiało zadawajcie. Miałeś taki moment w swoim życiu, że czułeś się samotny? Tak, no tak. Mimo to, że zawsze jest bardzo dużo ludzi wokół ciebie, dlatego na przykład dla mnie najważniejsze są takie relacje sprzed tego jeszcze mojej, powiedzmy, kariery z tego planu, kiedy wiem, że ci ludzie byli ze mną dlatego, że byli, bo mnie lubili, tak? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Adaś dobrze mówi pod tym względem, że jak na przykład się pomyli, od razu się poprawia tak, żeby to było dobrze do kamery, później do zmontowania. To też nie mówię w ogóle nie wiem, czy zwracacie uwagę na takie rzeczy, ale spójrzcie na to, bo... Ja na to żadne giga zwracam uwagę, ale to ze względu na na moją przeszłość, nie? Na moją radiową przeszłość. Jedynie tam odpowiedzialny za nazwijmy to za ludzi. I faktycznie robienie pauzy w postaci jest tragiczne, ale jest to tak ciężko i z tego się tak ciężko pozbyć, że masakra. Ja wiem, że sam bardzo często dalej łapię się na tym, że robię to nie? O, właśnie na przykład teraz, nie? No. Natomiast te paręnaście lat do tyłu totalnie tego nie miałem. Byłem jakby w cugu swoich obowiązków i faktycznie tego nie miałem. Natomiast w momencie, kiedy jakby zakończyłem swoją przygodę, to wróciło, nie? To wróciło. Wydaje mi się, że to jest taki proces, na którym musisz pracować cały czas. Nawet nie myśleć o tym, bo jeżeli będziesz o tym myślał, to nie będziesz w stanie jakby zebrać myśli i wyrazić w porządku jakby swojej opinii, jakiegoś swojego zdania, nie? Bo będziesz myślał tylko o tym, żeby nie mówić tego I tak mi się wydaje, tak sądzę, że jest to jest to taką rzeczą, nad którą jeżeli nie będziesz pracował regularnie, ona będzie po prostu powracać do ciebie. Bo niewiele osób też w tej branży w ogóle szkoli się w tym kierunku, no to są te małe procenciki. Każdy mały procencik to wam daje do tego, że po prostu ludzie was będą bardziej lubić, będzie bardziej charakterystyczni, będzie po prostu finalnie lepszym influencerem, nie? Postawicie dwie takie same osoby, no to ludzie wybiorą tą, która jednak fajniej się wypowiada, nie? Jak powiedzmy, to jest jedyna różnica między nimi, nie? Z racji tego, że no jakby mój zawód to jest praca na planie, to jedną osobę wybiorę sobie, którą zabiorę na plan. Jeszcze nie wiem, którego, czy serialu, czy filmu, czy to myślę, że to wam da bardzo, bardzo dużo. Gość dzisiejszy mnie mega zaskoczył. Myślę, że najbardziej się cieszę właśnie z niego, ponieważ oglądam go od dzieciaka. Co byś chciał usłyszeć na naszym miejscu teraz? Standardzik pytanko, nie wiem. Brak jakiegokolwiek pomyślunku. Sadek. No nie lubię tych pytań, bo one są strasznie takie same. One są ciągle takie same. Skromność, podążanie swoim tempem, bez jakiegoś kolesiostwa, próbowania się wbijać w jakieś towarzystwa, w których nie czujecie, ale wiecie, że to może wam coś dać. Idźcie swoim tempem po prostu. No musicie mieć tą świadomość, że też będziecie zawsze krytykowani. Będzie zawsze ktoś miał opinię na wasz temat.
to naprawdę, powiem wam szczerze, ja jako gość, który od dzieciaka w tej telewizji gra, to wjeżdża na głowę, to wjeżdża na balę strasznie. No. Gdy rozmowa z gościem dobiegła końca, jurorzy zebrali uczestników, by przekazać im ukrywaną do tej pory wiadomość o drugim etapie programu Twoje 5 minut. Niestety pewnie was to bardziej zestresuje, ale ogólnie jest to pozytywna wiadomość. Dotyczy ona drugiego etapu programu Twoje 5 minut i tego, gdzie on będzie się odbywał. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że zacznie się on w Warszawie? No właśnie, zacznie się w Warszawie, bo tam wsiądziecie do samolotu i polecicie z nami do Hiszpanii. No nie, nie wszyscy, oczywiście ci, co przejdą dzisiaj i ci, co wygrają pierwszy etap programu Twoje 5 minut, polecą z nami i drugi etap będzie w Hiszpanii, w najcieplejszym miejscu w Europie. Hiszpania to jest moje Czekaj, marzenie. Najcieplejsze miejsce Europy. Gran Canaria chyba nie, no nie? Tam chyba nie jest najcieplej. Barcelona? Raczej też nie. No Madryt z automatu odpada. Może coś w Andaluzji? Jakaś Sevilla? Ciekawe. Nie wiem, co się dzieje. Muszę to przetrawić sobie w głowie, bo... My jesteśmy w takim miejscu teraz w programie, że jest pewna szansa, że nikt dzisiaj nie odpadnie na przykład, albo że odpadnie 7 osób. To wszystko zależy od nas. Wszystko. No właśnie, ja nie wiem, mi tak trochę żołądek ścisnęło i w sumie to... Jedna z grup będzie musiała zrobić sketch z rekwizytami, które mamy dla was przygotowane. Druga grupa będzie prowadziła i miała też wymyślić odcinek na żywo, tak to nazwijmy, na scenie. Trzecia grupa będzie miała też rekwizyty, a oprócz tego będzie musiała je wykorzystać do zorganizowania jakiegoś takiego coś a la Mam Talent. Mam Talent albo odcinek live. Na żywo. Odcinek na żywo czy Mam Talent? Jak czujesz? Ja myślę, że odcinek na żywo. Fajnie. No to super, wybrałaś im odcinek na żywo i wy macie Mam Talent. Serio? Właśnie dostaliśmy zadanie. My jako grupa robimy dzisiaj na scenie Mam Talent. Ale walczymy o Hiszpanię, także jest o co się bić. Nasza grupa dostała zadanie, żeby zrobić odcinek na żywo na scenie. Zaraz dostaniemy rekwizyty i dowiemy się w ogóle, z czym mamy do czynienia. Słuchajcie, nasza grupa dostała za zadanie wymyślić sketch. Ja miałem pomysł, żeby zrobić taką parodię, że tego panelu, nie? Tego całego, że na przykład będą trzy osoby. Ej, ogólnie sketch wydaje mi się być chyba najłatwiejszą rzeczą. Natomiast może też i najtrudniejszą, bo sketch musi być zabawny. Jeżeli sketch nie będzie zabawny, to jest po prostu do śmieci. Tego jurorami i będzie Nasi uczestnicy właśnie wymyślają, co będą robili, ale nie wiedzą o jednej rzeczy. Na tej sali przed ich występem pojawi się 100 osób, a właściwie to prawie 120. I oni totalnie o tym nie mają pojęcia. Myślą, że będą prezentować swoje rzeczy przed naszą trójką jury, a tak nie będzie. I wydaje mi się, że ich to trochę zestresuje i właśnie na to będziemy dzisiaj najbardziej patrzeć. Nie wiem, jak oni zareagują na to, jak zaraz okaże się, że nie będą występowali tylko przed nami, tylko przed setką osób, ale wydaje mi się, że to będzie w tym najciekawsze, nie mogę się tego doczekać. Pamiętajcie, że sketch też opiera się na tym często, że możecie improwizować, więc możecie automatycznie... Nie. Wydaje mi się, że trochę chyba intro myli faktycznie ze sketchem, bo... Znaczy, kurczę, dobra. Szerokie pojęcie sketchu jest, zapewne jest też improwizacja tam zawarta, nie? Natomiast jeżeli piszesz sketch, to musisz go napisać od A do Z. Jeżeli piszesz intro, to możesz napisać hasłowo, wiesz, jakieś hasła i jakby brnąć w te hasła, nie? I wychodzi z tego jakby taka, wiesz, jakby coś improwizowanego, nie? Coś, co wydaje się ludziom, że jest w żadnym stopniu nieprzygotowane, nie? No i to jest oczywiście prawda, natomiast no, też trzeba pamiętać, że jednak intro polega na tym, że masz jakieś hasła, nie? Masz jakiś punkt zaczepienia. To nie jest tak, że wychodzisz na scenę i wtedy nad tym myślisz, nie? To też jest dość ważne. A i on, jeżeli on im tutaj radzi, że przy sketchu też jest miejsce na impro, to nie do końca się z nim zgodzę, bo jeżeli oni na przykład w czwórkę, czy tam w piątkę piszą sobie sketch i dla ich piątki ten sketch będzie zabawny, nie mówię, że jakoś, wiesz, giga śmieszny, ale zabawny, to jest duża szansa, że dla tej setki osób na tej publice też on w najgorszym wypadku będzie tylko taki no ze dwa razy się zaśmiałem, nie? A w najlepszym będą się rechotać cały czas. A jeżeli
dojdzie do sytuacji, że oni napiszą ten sketch i ktoś zacznie improwizować, bo się będzie wydawało, że to jest zabawne, a bawi go, wiesz, a jest to śmieszne tylko dla niego, dla jego poczucia humoru, to może się okazać, że nikt się nie zaśmieje, że będzie totalna cisza na tej publice. Więc wydaje mi się, że ta rada, którą on im daje, jest no wyrzucająca mocno na minę. Jak sami zobaczycie, powiedzcie, reakcję naszą, czy powiedzmy publiczności, czy wszystkich ludzi, którzy będą, to też zobaczycie, to przeciągajcie temat, wiecie, jak... Dlaczego on zaspoilerował, że będą ludzie? Nie reprezentował? No ale ja się nie obrażam. Kto pytał? Poczułem się niechciany w mojej grupie, kompletnie. Siedziałem, rozmawiałem z innymi, moja grupa gdzieś poszła, myślałem, że oni gdzieś gadają. Chodziłem, a okazało się, że oni siedzą na fotelach beze mnie, rozkminiają całą sytuację i nawet nie pomyśleli o tym, żeby mnie tam albo zaprosić, albo mi coś powiedzieć. Czułem to, że moje zdanie tam nie ma w ogóle znaczenia. I tak się czuję. Czuję się w kurwie. Ten pomysł ze snem, że przedstawiamy każdy akt jako sen, ale każde osobne słowo. Dobra, ale od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że się... A wy coś robicie z tym Mam Talent w ogóle? No. Ale nie mam talent. Tak, czyli tak. Znaczy? Robimy akty. One tak. Będą bardzo krótkie. Każdy akt rozpoczyna się po kolei od każdej litery. Kończymy to stwierdzeniem, że tak się dowiedziałem, że mam talent. Mega to jest skomplikowane. Ten pomysł nie wyjdzie wam, nie? Takie jest moje zdanie. A to ma lecieć w content YouTube'owy? Taki bardzo? No a Pola, chcesz występować w teatrze, czy być influencerką na YouTube? I czy ja nie mówię, że to jest złe, tylko po prostu taka mi się lampka zaświeciła, że może to być... Trudne. Trudne bardzo. I nieśmieszne bardzo. To jest grana ciekawa ekipa. Widzę tutaj naprawdę kilka potencjalnych osób, które na dłużej mogą się gdzieś uplasować w tej internetowej historii. Tak, wydaje mi się, że Pola i Dominik fajnie współpracują. Oni razem w ogóle ze sobą, ale też mają taką fajną energię. Dominik jest takim niepoprawnym optymistą, który cały czas skacze. Julita też bardzo uśmiechnięta, fajna dziewczyna. To mówię, to są moje pierwsze takie typy, które uważam, że mogą sobie fajnie poradzić. Dobra, to musimy ustalić wstęp i pierwsze konkurencje. Macie kubeczki, pompujecie balona i trzeba podnieść kubeczek balonem. Jak nie macie pomysłu, to ja mam dla was pomysł. Założycie to Karolinie na głowę i będziecie uderzać kijami. Super, super. Nie chcę im tego mówić, bo dobrze się bawię. Oni go na przykład poznać są, czy oni coś do ciebie nie, mówili, jakby do widza? Do siebie. No. Mówili tylko jak chodzili? Synonim, że oni tylko na koniec powiedzieli, zatubiali cały czas, że co teraz robią, co się dzieje, jaki mają pomysł. No bo to jest jedna szansa. Ja bym ciebie chciała włożyć, kurde, w sketch i w suchary strasznie. I trochę brak jest w tym spójności, no nie? Trochę mnie to martwi, bo ja bym chciała, żeby to wypadło bardzo dobrze, bo mega mi zależy na tym, żeby, kurde, się dzisiaj udało. Nam. To nie wyjdzie fajnie. Ty, ja mam takie pytanie, bo wiesz, no nie wiem, bo operator, który tam jest, w sensie operatorzy, którzy tam są, no dostają po prostu pieniądze za to, że są operatorami, nie? Za to, że to wszystko nagrywają. Jakby pewnie jest to w miarę jakby tam ustalona stawka. I teraz mam takie pytanie, bo ci operatorzy też informują Freeza, informują Kiego, jak ci ludzie się zachowują, czy mówią coś do kamery, czy nie mówią. Wiesz, czy jest jakaś interakcja? I moje pytanie, czy oni też za to dostają, no bo jakby muszą, znaczy muszą, podejrzewam, że muszą, zwracać na to uwagę, żeby po prostu informować Karola i Łukasza, nie? I moje pytanie jest takie, czy oni za to dostają jakieś dodatkowe pieniądze? No bo mimo wszystko jest to dodatkowy obowiązek. Ja wiem, że zaraz mi ktoś powie, czy tam napisze, to no, za to, że dwa zdania komuś powiesz, to już byś chciał pieniądze. No słuchaj, jeżeli poświęcasz swój czas, jeżeli masz się na tym też skupiać i jakby też jest to wliczane poniekąd w twoje obowiązki na planie, no to tak, no to powinieneś jakby dostawać za to jakieś pieniądze. Zdaniem. Inaczej powinniśmy zacząć w ogóle z innej beczki. Uważam, że i wyszło nieśmiesznie, i sztucznie. No, jestem trochę zażenowana tym, jak to wyjdzie. Paweł będzie skakał. Paweł? Ja Paweł. Nie zna tego. No,
Powiedział mi, że mam walić tekstami z YouTube'a i TikToka i kurde nie ogarnia. Że po prostu będzie tak żenujące wystąpienie, że nie będzie wstyd przez następny rok, tak myślę. No i myślę, że dzisiaj może być naprawdę taka ostateczna weryfikacja, kto sobie poradzi w sytuacjach takich podbramkowych, stresujących, a kto nie. Dawaj, dawaj. Jak się dmucha balona? A musisz ogólnie pompować balony? Nigdy nie pompowałam balonów. Ale czekajcie, co, wy to gryziecie? Nie! Po prostu, tak jakbyś miała pluca. Dziewczyny nic nie wiedzą, jest takie ciekawe. Zaraz coś się działo. Czy zaraz nie będzie? Ty, ale jak można nie umieć pompować balona? What? Wyjdziecie tam i was sparaliżuje. Ja się założę, że mnie nie. O co? O przysługę. O przysługę. Tymczasem zaprosili tam 200 innych typa, żeby tam siedzieli. Ja właśnie miałem to powiedzieć. Powiem ci teraz, że po koncepcji grupy Dominika i Poli, jak zmienili ją po tym początku mapę, że oni mają najfajniejsze. Póki co, mimo to, że jakby dostali najcięższe moim zdaniem zadanie i dobrze wyjdzie skać w drużynie Unity, to też może być fajne. Drużynie Unity. No zapamiętał właśnie niektóre osoby już na... Dobrze. Bardzo się stresujemy, bardzo się, naprawdę. To jest najcięższe zadanie chyba, jakie było do tej pory. Takie... Jeżeli pójdzie wam dzisiaj dobrze, to przed wami świetlana przyszłość, pełna wzniesień, pełna pieniędzy, także sławy. Ale jeżeli dzisiaj choć na chwilę będziecie słabi, to czeka was tylko pożoga, śmierć, ale wszystkim potępienie i zapomnienie, co gorsze. Nie, słowa używają gadania. Bardzo, bardzo pocieszające i miłe słowa. Podczas gdy wujas żartował sobie z uczestnikami, na naszą scenę dotarło ponad 100 osób, o których uczestnicy nie mieli pojęcia. Po pierwszy. Zieloni, tak? Aha. Po mikrofonie co weźcie? Co? Normalnie! Nie jest łatwe zadanie. Gotowi, kochani? Gotowi. No to powodzenia na scenie, zapraszamy. Siemanko, z tej strony Loku, V2. Co was dzisiaj to przyprowadziło? Czemu tu jesteście? My nie mamy mikrofonu. A, okej. Okay. Podać. Pamiętaj, że macie coś do odegrania. Musieliśmy stworzyć swój własny sketch, także na wstępie was już przepraszamy. My będziemy tutaj robić parodię naszych paneli, które mamy codziennie wieczorem, na których ktoś odpada. Znaczy jeszcze sprostuję, że odgrywamy po prostu albo naszych uczestników. Nie mogą się tak tłumaczyć, bo wtedy zdradzają jakby to, co będą robić. To co, Budda, Bujas. Zaczynamy? O ja. Zaczynamy. To będzie klinga. Nie. To nie będzie skacz, to będzie żałosne, ja to wiem, to będzie żałosne, nie. Nie chcę tego oglądać. No pewnie, dawaj. Gramy? Tylko buty wytrzeć tam. Świetnie ci dzisiaj poszło generalnie. Serio? Nie. No ja dzisiaj bardzo starałem się cokolwiek robić, no... Dobrze, dziękujemy. Dzięki. Jak ty się czujesz dzisiaj? Opowiedz, co robiłeś. Ja to ogólnie, no nie wiem, no... Trochę się dzisiaj, no wiecie, nie wiem. Chłopie, oni chcą cię wywalić stąd. Spróbuj ich jakoś przekonać, żebyś tu został. To nie było twoje marzenie, czemu tu przyszedłeś? No nie wiem. Ty, ja praktycznie nie rozumiem, co on mówi. No ma przygotowany tekst i nie nauczył się go. Nice. Nie wiem, no. Znaczy, no dobra, nauczył się, tak, ale nie wiem z jakiego powodu nie jest w stanie go wypowiedzieć. No nie wiem. Co ty robisz w ogóle? Ogarnij dupę, bo ja nie wiem o co ci... Nie, mam tam podejść do ciebie, złapać cię za rękę i... Leć dalej. Powiedz im, czemu tu chcesz być. Powiedz, no. Dawaj, no powiedz to głośno. No, nie wiem, no tak jak powiedział, no. Powiedz głośniej! Chcę tu być! Głośniej! Chcę tu być! No, nie przekonał was? Nie? Okej. A to było akurat zabawne. A to akurat było spoko. To było spoko. Michu, mega dobrze, Michał, co jest grać. Dziękuję. Nie, mi się nie podobało, bo... Jakby mam wrażenie, że zapomniał, co chcę powiedzieć. I taki bardzo tłusty słowotok szedł. Jest szok, że to są ludzie. Ale to jest...
Wydawało nam się, że to będzie tragedia, a patrząc na reakcję po prostu niektórych na widowni, nawet się czasami uśmiechnęli, więc jakby chyba o to chodziło, nie? Śmiali się kiedy? Kurde, Michał zaskoczył. Ja myślałem, że on wie, czy dymtka będzie, nie? A naprawdę sobie fajnie dał radę. Oceniam ten występ na 15 na 10, super się bawiłem i mam nadzieję, że będzie więcej takich momentów. A moim zdaniem w ogóle Olek był zestresowany. Albo przynajmniej mało powiedział. W ogóle nie tak dużo dał od siebie, co na tych próbach. Tak, tak, to prawda, no. Dzisiaj wydaje mi się, że dla mnie to było dotychczas najtrudniejsze zadanie w ogóle w całym programie. Nie skupiajcie się na tym, co mówicie. Lecimy freestylem po prostu. Rozpierdzielamy system i tyle. Dokładnie, to pola! Zmiana nastawienia! No i co, wy od razu wchodzicie na scenę i zaczynacie. Dobra. Powodzenia. Dzień dobry. Witamy wszystkich na dzisiejszym programie. Wujas, gratulacje wygrania zakładu. Dobra, słuchajcie, my zaprezentowaliśmy dzisiaj pokaz talentów. I zapraszamy naszego pierwszego uczestnika. Bardzo prosimy. Nazywam się Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Bardzo jest u mnie ciężko, dlatego że zerwałem z dziewczyną i po prostu napisałem za niej piosenkę. To jest dla mnie mega trudny czas. Ej, to akurat jest przeklinione dobrze, bo musicie wiedzieć, że te wszystkie talent show to w głównej mierze polegają na tkliwej historyjce. Matka ci umarła, dom ci się spalił, rodziny ci zalili, wiesz, na takiej zasadzie, nie? Więc to jest spoko przeklinione. Chciałem wyrazić swoją ekspresję, swój ból, który czuję, żeby ona wiedziała, że... Żeby ona to wiedziała, po prostu. Proszę, możesz zacząć. Już? Już. Była moim ideałem! Dokładnie! Ej, dobre. Mnie rozbawiło. No, myślę, że wezmę jakąś, wiesz, jakąś faktycznie taką tkliwą piosenkę. Ej, dobre w chuj. Trocy. Dokładnie była! Była moim ideałem! Dokładnie! Dokładnie tak jest! A co to? To jest część urojona liczby zespolonej. Dokładnie funkcja ekspotencjalna od pierwiastka z minus jeden. Ma ona to do siebie, że generalnie nie istnieje. Jak twoja przyszłość w naszym programie. Dziękujemy ci bardzo. Ej, spoko, tylko wydaje mi się, że dla odbiorców jakby tego kontentu może być to za trudne. Ale finalnie, dla mnie, giga spoko. Czekaj, bo nie wiem, co ona powiedziała. Dziękujemy ci bardzo. Wstaję, wychodzę. Mogę jurorem chociaż być? No chodź. Ja jestem niesamowicie utalentowana artystycznie. I narysowałam naszych dzisiejszych... Może nie to, że jurorów po tej stronie, ale tych od tej strony. Dlaczego ona nie narysowała nas? Jesteśmy jurorami. Tak. Nie, moi drodzy. Wy nie jesteście tutaj najważniejsi. Tylko muszę zasłonić nazwy, bo są podpisani. Teraz przedstawiam pierwszy obrazek. Kto to może być? Ale uszczypliwa! Bardzo dobrze! Brawa dla naszej uczestniczki! Uwaga, druga osoba! Kto to może być? Riz! Dobrze! Dziękuję. Odpowiedź aparat na zębach. Któż to może być? Ja! Dziękuję serdecznie. Chciałabym zaprezentować wszystkim tutaj zgromadzonym Dot i Danuts. Danuty, które są najlepsze na świecie. Danuty będę prezentować. Danuty. Jedyne w swoim rodzaju. Ja, moi drodzy, zaprezentuję wam śpiew. Piosenkę, którą każdy zna. Znacie Every Night? Znacie? Znamy! To do góry! Do góry, do... O Boże... Jesteście chyba za młodzi, żeby to pamiętać. O Jezu... Nie, złe wspomnienia. No... Wtedy pierwszy raz zrozumiałem, że obróbka audio jest bardzo ważna. Do góry, do góry!
wszyscy, do góry, halo! Znam, hej, znacie? Do góry! Song! Ja też, tak! Jestem na nie. Co, tak uważasz, że taki śmieszny jesteś, to chodź pokaż. No pokaż, co potrafisz. Pokazać? Pokaż się. Dobrze. No, chodź. Każdy z was, zakładam, że każdy z was, i ty, to może nie, ale wy wszyscy mieliście jakąś ksywę w dzieciństwie, nie? Że mieliście znajomych, lubili was, nie? Dlatego powiedziałem, że ty nie. Brawo, brawo! Jest tu ktoś w loczkach? Ty w loczkach. Jaką miałeś ksywę w dzieciństwie? Kaczka? No słuchaj, to ja miałem podobną, nie? Do mnie wołali kaczor, ale to dlatego, że ja mam coś nie teges, nie? Ja tak czasem mówiłem do tych moich znajomych w wieku tych 9 lat i mówiłem, nie? I mówiłem dalej, nie? Byłem bardzo impulsywny i robiłem tak jak... Nie? I ja nie wiem, co się z kotem kojarzyło, bo mama mówiła do mnie, spokojnie, kotku, spokojnie, nie? I wszystko by było super, nie? I to by była fajna historia, ale dopiero w wieku 12 lat dostałem te żółte papiery. Nie, to nie był śmieszny rzecz. To nie siadło. Ale... Ja właśnie czekałem, co się stanie, bo to miało potencjał. Wydaje mi się, że to mogło mieć potencjał, ale... No nie, to nie siadło, nie? Ale się starałem. Blisko! To jest wszystko zapowiedź. Żart finałowy dopiero będzie, nie? Ja zapragnąłem mieć tatuaż. Ale mama do tej pory nie pozwoliła mi zrobić prawdziwego, więc ja mam takiego jednego ziomka, nie? Przychodzę do niego i on co 3 dni poprawia mi ten fotel długopisem, nie? No. I ja sobie go tak mam. No ale ja się na tym ni chuchu nie znam, natomiast mam tu jednego ziomka, który ma tatuaże, zna się na tym i przyjechał mnie tu bardzo mocno wspierać. Arek, zapraszam Marka na scenę! Poznajcie Arka. Chłopak nie wiedział, że tu będzie, strasznie się plesze, tak bądźcie dla niego wyrozumiali. I to będzie finałowy żart. Jak już zdążyliście zauważyć, ja jestem suchy, to jest Arek, a razem tworzymy finałowy sucharek. Ty, to no takie ok. Nie uśmiechnąłem się, tak? Nie zachylałem się, ale tak... Spoko, nie? Nie skręciło mnie w środku. Nasza była lustrana, ale od początku się bałem, ale jak już naprawdę wskoczyli w swój rytm. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo wyszło dużo lepiej niż planowaliśmy, także zajebiście. Ja się nadal skrinżowałam tak jak myślałam, ale było dobrze. Na razie chyba ekipa białych przybiła ekipę zielonych poprzez. Oj, zdecydowanie. Tutaj flow naprawdę. Tak, ale wiecie co, naprawdę byłem w szoku, jak on czerpał z ludzi energię, faktycznie to on bardzo reagował na to, jak ludzie też reagowali, nie? Więc nie to było super, jakby tak... się do tego nadawał, nie? Niesamowite. No. Kasia była bardzo zestresowana cały czas, ale jak już mówiła, to wychodziło, nie? Tak. Poza zapamiętaniem Doty Donuts i Donaty. Mega dobrze im poszło. Świecie, no naprawdę. Dobrych mamy tych ludzi. No to co, chodźcie, zapraszamy. Lecie. Dzisiaj mamy dla was odcinek specjalny. Będziemy brać udział w 3 konkurencjach, w których zmierzymy się o to, kto wygra nagrodę główną i kto będzie musiał zjeść najostrzejszy sos. Uwaga, 3, 2, 1, start! Karolina, skup się. No. Ej, teraz ja mam, szybko. Ej, się, że wygraliście? Niedobrze, bardzo źle. Jesteście gotowi? Nie. To była gazowana! Powiedz, kiedy już będziesz na Stop. Tyle miał orientację, że... Stop. Nie, no się nie mam. Dobra, Maju, do mnie, do przodu. No trzymaj, stój na nogach, kij trochę niżej. Do mnie jeszcze trochę. Nie! No. Do przodu, nie powiedziałem, żebyś biła. Przepraszam. Uderz. No. Nie przegraliśmy, to jest jeszcze ostatnia szansa. Teraz kolej dziewczyn. Która z was zasłania oczy? Daj, proszę. Bo zrobi się jej krzywdę, naprawdę. No obrócę ci na drugą stronę. Ona bardzo chce. Raz, dwa. Prawo, twoje, moje, twoje. No, stój! Dobra, nie. No, ślepa jesteś, czy...
błagam cię! No. Mów do mnie! Gdzie jesteś? Stój! Przestań do tego, Natalia! No! Remis! Remis! Wszyscy mają karę! Tak jest! Liczymy do 15 sekund. Uwaga! Start! Raz! Jezu, się skończy! I co, tak każdy po kolei? Ja myślę, że jest okej. Okay. Tak, jest spoko, możecie przejść dalej. I to będzie nasze ostatnie zadanie, a karą za jakby złe wykonanie tego zadania będzie zjedzenie sosu Tabasco. To cięcie. Proszę napisać w komentarzach, czy fajnie wyszło. I możecie pisać, która grupa wam się najbardziej podobała. Zaczynamy po krótkiej przerwie. Została dla nas przygotowana ostatnia konkurencja. I jest to tor przeszkód. Kto ciszej i mniej się polepi. I teraz musisz przeskoczyć. Co kurwa zrobi? Polepi? Wskakując do wiadra. Ale musisz to zrobić po cicho. Nie, błagam, nie róbcie tego. I teraz obróć się o 90 stopni w lewo. Poczekajmy jeszcze 5 sekund, czy one będą cokolwiek komentować tutaj, czy to tak jest nudne. Dobra, teraz kolej na drużynę B. I teraz musisz podnieść wysoko nogę, tak jakbyś, wiesz, tak jakbyś podnosił nogę wysoko. Wiesz, jak... Do przodu, nie w bok. Możesz się chwycić krzeseł, które są po twojej prawej i lewej. No to koń... Grzaj, żeby... No tak, bardzo blisko tamtej nogi. Nie, mam na piłce, proszę! No mogę ją gdzieś postawić, tak, proszę! Tak jak zaraz obok tamtej. Nie tutaj właśnie, dobra, może być. I tak mega, wiesz, i o krakie, tak, dawaj, przyjdź. Tak, przejdź, no. Tak, dokładnie, no, super. I jeszcze trochę okrakiem w sumie możesz przejść. No, przez to właśnie. Czemu od razu nie powiedziałaś? No pomóż mi jeszcze trochę, ja nie wiem, gdzie jest rurka lewa. Po lewej. To, wiesz co, tutaj... No gdzie? No proszę. No i koniec, moi drodzy, gromkie brawa! Mamy nadzieję, że wam się podobało. Teraz będziecie patrzeć, jak ktoś z nas będzie cierpiał. To jest za tym, że drużyna A była głośniejsza. A kto jest za tym, że my byli... Nie, że my byliśmy głośniejsi. Oszustwo! Z kubeczków przecież. A, no mamy kubeczki, super. Bardzo, bardzo fajnie, pan z przodu. Jeszcze. To nie przypadkowo, mam łyżkę. O, proszę. Tutaj przód widowni bardzo aktywny dzisiaj, super. Jesteś gotowa? Ej, ogólnie ta dziewczyna dobrze to w miarę prowadzi. Był taki moment, kiedy miałem wrażenie, że jest źle, bo było faktycznie cicho, tak jak Fris mówił. Ale reasumując, wydaje mi się, że najlepiej to prowadzi, jakby inaczej, najlepiej wykonuje może swoją rolę, o, może w ten sposób. Bo wiesz, w poprzedniej grupie też jakby był jakiś taki narrator, nie? I w tej pierwszej też jakiś tam narrator był. Ale nie wiem, może dlatego, że ona ma więcej to po prostu do gadania tutaj. Że tutaj faktycznie jakby na tym konferencję, że otwiera się to, nie wiem. Może taktycznie w tym, co powiedziałem, jest jakiś sens, nie? No tam były jakieś scenki inscenizowane, no jakby tam narrator nie był do końca potrzebny, nie? A tutaj ten narrator, no jest wymagany, nie? Nigdy. No to szkoda. Zachęć mnie jakoś, zachęć, no. I 30 sekund nie popijamy. Wszyscy liczymy, tak, raz, dwa, trzy, za pięć, 26, dobra, już. Miska do rzekania. 1, 2. Brawa dla Karoliny. Brawa dla Karoliny.
dobrze. Ja uważam, że zaczęłam świetnie. Ja się bawiłam super. Zestresowałam się na początku strasznie, jak ich wszystkie zobaczyłam, ale przyjęłam taktykę, co nam Adam powiedział, żeby po prostu nie patrzeć się konkretnie komuś w oczy, tylko tak na widok. Dziękujemy wam bardzo w ogóle, że przyszliście do nas i chcielibyśmy, żebyście też nam pomogli delikatnie. W związku z tym na wyjściu będzie stał ktoś od nas, kto będzie miał zdjęcia uczestników i chcielibyśmy, żebyście dali znaka, która z osób zapadła wam po prostu w pamięć, nie? Która w jakiś sposób się wyróżniła. Boże, ale wstyd. Jezu, siadaj, że dobrze. Tragedia była. Nie wiem, ja mam wrażenie, że mieliśmy takie zadanie, że inaczej do niego podeszliśmy w ogóle. No i teraz jakbyśmy jeszcze porównali do tych innych drużyn, to byśmy zrobili zupełnie inaczej. Po zakończonym zadaniu wszyscy przenieśliśmy się do studia na finał pierwszego etapu. Kurde, tak szczerze, chyba faktycznie czekaj. Najgorzej, czekaj, zaraz, kto wypadł najgorzej? Ta grupa nie ta. Nie ta. Uderz. Podcielanie u 12 lat dostanie, nie? Nie ta, tak, ta pierwsza. Ona to dosięgnie. Dokładnie. Ta dalej. Swój własny. Pamiętaj, że macie coś do odegrania. Musieliśmy stworzyć. My tutaj robić parodię naszych paneli. Ta była najgorsza, no. Tak, wydaje mi się, że za krótko też, nie? Wydaje mi się, że też za krótko, za mało takiej treści też tam było. Brawa, ja się tak spodem. Moim zdaniem. Do studia na finał pierwszego etapu Twoje 5 minut. Moim zdaniem dzisiaj odpada Łukasz i Loku. Nie ma nikogo, kto jest słabszy od reszty? Wszystkich są tak spodem. Nie chcę siebie tak, żeby nie będę manifestować. No to siebie nie musisz mówić, powiedz coś innego. Stresuję się bardzo, rozkminiam dzisiaj. Dzisiaj po prostu takie troszeczkę dwa kroki w tył w głowie i tyle. Pojawiła się jakby taki myśl, że jak bardzo istotny dzisiejszy dzień był i jak bardzo ważny. Kolejny panel, dzisiaj finał pierwszego etapu. Ja się stresuję bardzo. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Walczymy o wylot do Hiszpanii. Nikt normalny by się nie stresował. No to co panowie, nadszedł ten sądny dzień. No dla nas najciekawsze będzie, Adam, jak ty... Twoje zdanie po tym dniu z nimi. Nie macie takiego wrażenia, że w pierwszej edycji te panele były dużo krótsze? A w tej drugiej edycji te panele to jest jak gdyby połowa programu. Znaczy, mnie to cieszy osobiście, bo ja lubię te panele, nie? Na pewno bym wyróżnił Maję, która widać, że ma taką mocno sceniczną aparycję, umie się na scenie zachowywać, po tej scenie chodzić, tak robić, żeby zainteresować widza. Dominik na pewno, który mimo to, że jak czasami mu coś nie pójdzie, to bardzo szybko obraca to w taki swój sukces mimo wszystko. No dobra, a po drugiej stronie Kija? A po drugiej stronie Kija, no niestety dzisiaj dla mnie Aleksander Olek, który też jest ciekawą postacią, niewątpliwie. Dzisiaj trochę ginął, jakby widziałem, że on nie był też tak aktywny jak reszta ekipy. Fajnie, że mamy twoją perspektywę tylko z dzisiejszego dnia, no i chyba zaprośmy ich. Parę dzisiaj będzie niespodzianek. Dowiemy się, kto pojedzie z nami, jak już wiecie, do Hiszpanii na drugi etap. Co jest ten audio? Z tego właśnie powodu ale chciałbym zaprosić grupę pierwszą tutaj przed nas. Ja wyczytam, kto jest w grupie pierwszej, dobrze? W grupie pierwszej jest Kacper. Zapraszam. Koniec grupy pierwszej. Mówimy, że będziesz dzisiaj na wylotce i na samym początku dzisiejszego już dnia, kiedy robiliście te rzeczy na scenie, też tak myślałem, ponieważ twoje pomysły były zbyt odjechane i czuć było, że trochę nie pasujesz tej grupy. Ale wydaje mi się, że to jest twój największy atut właśnie, że ty w ogóle nie pasujesz, dlatego jesteś tutaj przed nami sam, bo ty jesteś sam, jedyny grupą po prostu. Rozwaliłeś. I tutaj jest coś ciekawego, co Bujas ma w ręce. Tutaj są wyniki, jak głosowała setka ludzi na was. Egzekwo z kilkoma osobami zająłeś drugie miejsce. Ludzie cię pokochali dzisiaj. Dzisiaj cała grupa pierwsza jest bezpieczna, ty jesteś w niej. Witamy w Hiszpanii, kolego. Co jest ten audio? No to zapraszamy grupę drugą. Może weźmiemy sobie na sam początek... Daj popatrzeć na nim, patrz. A bo tutaj stój. No. Stój tam wszyscy. Co to za program? Wola, dzisiaj widać było, że jesteś mega stresowana i totalnie sobie z tym poradziłaś. Nie spodziewałem się, że to powiem, ale jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie bardzo dumny. Za wczoraj, za dzisiaj,
pięknie się na ciebie patrzy. No myślę, że tu bym zrobił kropkę, że na tyle wystarczy. Więc możesz tam wrócić. Wiktoria, zapraszamy. Ja bardzo lubię tą historię, która tu się wydarzyła. O, leciałem. Dotyczącą ciebie i twojej siostry. Dotyczącą 800 km z Warszawy do Krakowa. Czyli niezdecydowania. I tego, że mogło was tu nie być. No i ja się bardzo cieszę, że się dałyście przekonać. Dzięki, na razie. Dominik, chodź do nas. Co mi się podoba najbardziej w Dominiku, to to, że rzeczywiście, kiedy on nawet mu się podwinie noga delikatnie, bardzo szybko to naprawia swoim uśmiechem, swoją energią, zrobi sobie salto, coś tutaj zaraz pośpiewa i faktycznie ma taką energię, że on się w ogóle nie peszy ludźmi, mam wrażenie. I wydaje mi się, że jesteś dobrą osobą w dobrym miejscu i dzisiaj na pewno nie zawaliłeś. Dzięki, Dominik, z twojego powodu twoja grupa dzisiaj najlepiej poradziła sobie pod takim kątem technicznym. Bardzo fajnie zwracaliście się do kamery, mieliście tą interakcję z nią, mówiliście do widzów, co się dzieje, jakie są wasze kolejne kroki, co zrobiliście przed chwilą, a zrobicie zaraz. To było świetne. Żeby nie było za miło, to ja, drodzy widzowie, wprowadzę was we wczorajszą imprezę, czyli w ten krystaliczny Dominik, nad którym tak się zachwycacie. Okej. Wczoraj był skończonym chamem, jak się napił za dużo. To prawda, zgadzam się z tym, bo puściły mi na maksa emocje. Także wiem jeszcze, nad czym muszę pracować i to już się więcej nie pomoże. Myślę, że nad tym, aby nie poniżać ludzi, którzy wydają się słabsi od ciebie. Ze względu na to, że szacunek należy się każdemu. Zgadzam się z tym i dlatego po tych słowach, które powiedziałem, podjąłem konkretne czyny. Przeprosiłem, przyznałem się, wziąłem na klatę. Na razie dzięki. To dziękujemy. Dzięki. Maja. Twoja gestykulacja, widać, że doświadczenie ze sceną masz, sama o tym powiedziałaś, ale widać, że fajnie artykułujesz zdania, wiesz jak powiedzieć, przekazać ludziom, żeby to było ciekawe. Nie będę też ukrywał, że dla mnie jesteś jednym z faworytów tego programu i ja bardzo lubię ciebie oglądać. A mamy dla ciebie jeszcze jedną informację. Ponad połowa ludzi wybrała ciebie dzisiaj. Dokładnie 51. Miałaś najwięcej głosów ze wszystkich, najwięcej osób zapamiętało ciebie i druga osoba po tobie miała dwa razy mniej głosów niż ty. Co oznacza, że ty sama zdobyłaś więcej głosów niż wszystkie osoby razem wzięte. Deklasacja. Deklasacja. Gratulujemy w takim razie. Mega się cieszę, okay. Dzięki. Dziękujemy. I bardzo proszę, Maja i Pola, podejdźcie tutaj. Tylko widzisz, to jest trochę na zasadzie tego, że ona była tym hostem. Wydaje mi się, że to też na czat trochę do... Trochę... No... Kurczę, nie wiem jak to ubrać słowa, ale no, że no jej rola, jaką odgrywała, była taką rolą, którą ciężko nie zapamiętać. Aczkolwiek ten ziomek, co robił ten, nie wiem jak to nazwać, stand-up, impro, nie wiem jak to nazwać, no jednak też jakby był solo, nie? Też miał ten czas. No a jednak, no nie wiem. Może ona miała go więcej. Może to było jakby po prostu faktycznie bardziej zabawne? Nie wiem. Do przodu. Słuchajcie, tak jak powiedziałem na samym początku dzisiaj, mam taką kartę, gdzie mam zaproszenie na plan jednej z produkcji, w której będę brał udział Polu i Majo, wy mi się dzisiaj podobałyście najbardziej, ale mam tylko jeden bilet. Dawaj, leć. Dlatego walczcie. I z racji tego, że Maja skradła serca nie tylko dzisiaj, i nasze, i ewidentnie całej publiki, która głosowała i też ma doświadczenie z filmem. Zapraszam i do zobaczenia. Super, dziękuję bardzo. No, na końcu. Brawo, Maja! Gratuluję. Możecie wrócić. Dziękuję. Gratulacje. Dzięki. Nie ma co ukrywać, jesteście bardzo mocnymi postaciami u nas w programie i w związku z tym widzimy się w Hiszpanii. Idziemy do Hiszpanii, czy idziemy do Hiszpanii? Nie pamiętam nic, co do mnie powiedzieli, oprócz jestem dumny, potem już nic. To jest najlepsza nagroda, którą mogłam wygrać, serio. No, najbardziej się cieszę. Lecimy do Hiszpanii. Strasznie się cieszę, no. Ja też się cieszę, serio, mega. Kolejna grupa, zapraszamy. Julita, Oliwier, Karolina i Michał. Zaczynamy źle czy dobrze? Zaczynamy źle. Julita, chodź do nas. I masz też szczęście, że masz diamentowy bilet. Bo dzisiaj ci poszło strasznie gównianie. Zdaję sobie sprawę z tego, jakbym mogła wszystko zrobić od początku, wiedząc, że też będzie publiczność, to bym zupełnie wszystko zmieniła. Masz diamentowy bilet, co oznacza, że traktujemy cię jako osobę, która wygrała ten program. Chyba, że to spierdolisz.
i na razie jesteś na dobrej drodze do tego. I wasza grupa też... Julita też nie zwracała się w ogóle do widzów, nie? Do kamery. To też prawda. Bardzo mało tego było w trakcie na przykład wymyślania, bo wiem, że jak skończyliście wymyślać, to wtedy powiedzieliście, co macie powiedzieć, ale to też nie powinno tak działać. To cały czas powinna być interakcja z kamerą i trochę od ciebie bym tego oczekiwał. Po prostu chciałam dać szansę też innym osobom, które dzisiaj walczą o to miejsce. Ja się nie wychylałam, chciałam dać szansę innym, a tak naprawdę to zjebałam. Więc też nie chciałam tak wychodzić znowu. Ty tak nie możesz myśleć. Dobrze, że taka dobra, no bo wtedy wiesz, w Hiszpanii jak będziesz finał, to też dasz szansę innym wygrać, nie? Nie. Z naszej perspektywy, no nadal jesteś bardzo mocną osobą, jeżeli chodzi o ten program, aczkolwiek pojawiają się pierwsze zgrzyty. Na teraz dziękujemy ci, wróć do grupy, oczywiście ty nie jesteś zagrożona. Dziękuję. No i co, Michał, jesteś z siebie zadowolony dzisiaj? No, fajnie było. Kurde, ja też. Tak? Byłeś niesamowity. Kurde, Michał, zaskakujesz. Z dnia na dzień tutaj mamy, wiesz, transformację wręcz, nie? Powiedz mi, Michał. Ty wygrasz ten program. Nie rozwalę, nie? Macie to! Ta cała wasza scenka w tym sketchu w twoim przypadku wyszła fajnie, podobnie jak właśnie na próbach, więc za to plus. Uważam, chłopaki się tutaj mocno jarają, bo widać, że ewidentnie robisz postępy. I że się otwierasz i że to jest ważne dla nich bardzo. Przełamałeś to, o co cały czas nam chodziło. Zauważył to Budda, dzisiaj zauważył to Adam i widzimy to też my z Karolem. Tak. I to jest niesamowite i super, że z nami jesteś. Michał, dzisiaj z całej twojej grupy miałeś najdłuższą kwestię, stary, do czego to doszło? Rozumiesz to? I to nie tylko nasze zdanie, bo uwaga, patrz to. Byłeś drugi według publiczności dzisiaj. Brawa dla Michała! Czy coś chcesz tutaj dodać? No nie! Dam się wszystko, nie? Głośniej! No właśnie! Dam się wszystko! No, fajnie. Jesteśmy dumni też. No, jesteśmy dumni, zobaczymy, czy będziesz miał okazję. Dobra, dzięki. Karolina. Czuję, że jesteś troszeczkę, mam wrażenie, zamknięta jeszcze, chociaż może to być moje jakieś takie złe odczucie, ale ja bym chciał zobaczyć trochę więcej fanów w tobie jeszcze, nie? Że jakby, że to rzeczywiście cię bawi i cieszy, więcej trochę wiary w siebie, albo może trochę więcej takiej energii, którą będziesz w stanie przelać na osoby, które ciebie oglądają. W tym wszystkim miałem wrażenie, że tak jakoś dzisiaj bez emocji. Ale tu się trochę zgodzę właśnie, że trochę mi brakowało tych emocji, takiego właśnie nawet takiego, jeżeli ich nie czujesz, to nawet takiego zagrania trochę tego, nie? Żeby trochę podkręcić. Wiesz, tak zjadłeś ten sos, tak w sumie nie wiadomo, czy to się nie smakowało. Prawie umarła to... tam, daj jej spokój. Nie wyglądała, jakby umierała. I a właśnie... umierała. I nic nie powiedziała też, jak się czuje, czy o Jezu, jakie straszne, to jest takie ostre. No zażarło mi usta, mam czerwone co. No i czemu o tym nie opowiedziałaś? Skąd mają się widzowie dowiedzieć? Pracowałaś nad czymś innym, żeby tu w ogóle się otworzyć, ale myślę, że to odpowiedni moment, żeby pójść krok dalej i skoro to otwarcie już masz na jakimś poziomie, to technicznie też musisz siebie troszeczkę podszkolić, nie? Wiesz? Masz daleką drogę przed sobą, ale postanowiłaś się z nią zmierzyć. Nie poddałaś. Według mnie ciągle może się to udać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Oliwia, dawaj do nas. Adaś miał ten komfort, że był tylko dzisiaj, ale wczoraj stała się też jedna kiepska rzecz. Influencerski red flag. Bardzo kiepska. Co ciekawe, dokładnie rano mówiłem wam, żeby tego nie robić. Czyli żeby nie wykorzystywać osób trzecich do swoich jakby celów, podczas gdy oni tego nie chcą, do filmu. I co zrobiłeś? Z całkowitym brakiem szacunku do tej dziewczyny, kobiety, nie można takich rzeczy robić. To jest w ogóle coś, za co rynek nienawidzi tej branży. Tak, i to jest coś, na co są ludzie bardzo przerażeni, tym bardziej po akcjach, które miały miejsce też jakoś nie bardzo dawno temu. No, zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłem. Zagalopowałem się troszkę. Uważam, że no, było to mega słabe. Jedna z gorszych sytuacji w tym programie, które niestety zrobiłem. Tak jest, on musi wybierać, która była gorsza. No, okej, dobra, rozumiem. Raz wyleciał. Czyli jesteś hulta jednak. Nie masz hamulcy. Ale ty sobie zdajesz z tego sprawę, tak? Tak, no, ja sobie zdaję z tego sprawę i... A, jeszcze zapomniałem. To było to, co ja sam byłem taki pojeretowany. To jak do tej ekspedientki w sklepie, no. Kurewskie zachowanie, takie, wiesz, no...
Stary, masz 20 lat, jesteś turbogówniarzem. Ta kobieta sama stwierdziła, że ma dzieci w jego wieku. Nie, no, szukasz gorących mamusiek, no to znajdź sobie jakiegoś, idź na jakiś portal i tam sobie to szukaj. Sadek. Faktycznie staram się, okay, jak mogę codziennie na tym pracować, analizować to sobie wieczorami i układać to sobie w głowie, co mówicie, okay, do mnie. Kurde, Oliwier, jest, nadajesz się do tego, nie? Śmiesznie, dzisiaj tak samo, śmiesznie pod content, łatwo fajnie. Łatwo ci to przychodzi. Dobrze to działa, tylko wiesz, ja ci się boję tego powiedzieć, dosłownie ci się boję tego powiedzieć. No tak jest. Żebyś tego nie spierdolił po prostu, no. Ludzie lubią takie osoby jak ty, jesteś też charakterystyczny. Masz, no już sobie... mu tak nie mów, no. A dobra, tak, przesadziłem. Jest okay, nie jesteś, no, jesteś słaby. Dużo pokory, dużo pokory. Tak, pokora. Oliwier, dużo pokory. Dziękujemy ci. Może będziesz miał okazję pokazać nam w Hiszpanii. Dzięki. Dziękuję. Moi drodzy, razem z nami do drugiej edycji programu Twoje 5 minut do Hiszpanii pojedzie Julita, Oliwier, Michał i Karolina. Ale że Michał się dostał. Dobra, tak, tak, Budda, wszystko się udało. Mega się cieszę. W drugim etapie programu Twoje 5 minut mamy ograniczoną ilość miejsc. W związku z tym zapraszamy grupę zagrożoną. Kasia, Łukasz, Natalia i Olek. Od Olka zacznę. Olek, straszna tendencja zniżkowa. Jeszcze dodatkowo najprostsza rzecz do zrobienia, czyli wzięcie sobie mnie, a ty powiedziałeś może dwa teksty, może dałem ci je na talerzu. Zastanawiam się, czy gdybyś wyglądał inaczej, gdybyś inaczej destykulował, to czy nadal byłbyś w programie? I czy nie trzymamy cię tylko przez pryzmat tego tutaj? Okej. Okay. Znaczy ja się zgodzę z Wójkiem dzisiaj, ponieważ faktycznie widziałem, że byłeś mega przygaśnięty. Tak jak Łuki sam przyszedł i ci pomógł z tekstami i sam ci, tak jak powiedział, dał to wszystko na talerzu, tak samo Łukasz, który na próbach próbował ciebie parodiować, ewidentnie mu czegoś brakowało, jakby szukał w tobie pomocy i nawet sam ciebie spytałem, czy nie wstaniesz i nie pokażesz Łukaszowi tych twoich właśnie takich ruchów, tego wszystkiego, to powiedziałeś, że ja on już wszystko wie, reszta mu powiedziała. Także tak zauważyłem, że taka chęć przy pomocy była dosyć średnia dzisiaj, więc trochę byłem zawiedziony, ponieważ wydawało mi się, że będziesz właśnie taką najciekawszą, tym bardziej, że dobrze ci wychodziło parodiowanie Wujka, tylko bardzo, bardzo krótko. No. No właśnie, ja się zastanawiam, Olek, czy ciebie dotknęła ta ilość osób? Nie, nie stresowałem. O, to tym gorzej, kurde. To czemu powiedziałeś właściwie 1/3 tego, co powiedziałeś na próbie. Zdajesz sobie sprawę? Tak, tak. O wiele mniej powiedziałeś. To były tylko odzywki, nie było tekstów. Tak, bo tak, na tak, próbie tak mówiłeś o wiele więcej. I to było śmieszniejsze, zabawniejsze, bardziej to mocniej robiłeś, jakby tak... Teatralnie wiesz, bardziej, no tak uwydatniałeś to, no. Tak, to było takie ekspresyjne, a w trakcie to było tak, że powiedziałeś trzy słowa i tak ja tak mówię... Co jest to? Tyle? Po Olku? Tyle tylko mogę się spodziewać? Nie potrafię wykorzystywać tak tekstów, nie mam po prostu takiej umiejętności. No i przyznałem na setkach, że to było najtrudniejsze dla mnie zadanie. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to zadanie poszło mi bardzo słabo i przyjmuję to wszystko na klatę, nie? No też właśnie widać po notowaniach tutaj naszych widzów, że no nie zostałeś za bardzo zapamiętany. Właściwie to najmniej. Jedna osoba tylko oddała na ciebie głos. A powiem ci, stary, że naprawdę patrząc na ciebie, no powinieneś być najbardziej... No taką... właśnie, i to jest też, czad, widzisz, to jest też takie znamienne, że jeżeli tylko jedna osoba na 100 osób go wskazuje, a on, no jednak się wyróżnia, czad. To nie jest... No ja nie chcę... Nie chcę mówić to, o czym wszyscy wiemy, tak? Jest to niepotrzebne. I dlatego uważam, że ten Janek powinien odpaść z tego programu. Bo jeżeli on, będąc po prostu, zachowując się inaczej troszeczkę niż inni, nie jest w stanie sprawić, że ludzie go zapamiętają, to ja nie wiem, co on musiałby zrobić, żeby go ktokolwiek zapamiętał. Sadek.
kojarzącą się postacią, jesteś bardzo charyzmatycznie, wyglądasz, no wyglądasz, jesteś taką jednostką, więc no to trochę martwi, nie, jak tak. A to jest, to jest ciekawe, jak ten ziomek próbuje też ubierać to w takie słowa, żeby nie powiedzieć tego, co chce powiedzieć. I daję jeden punkt. Na razie poproszę cię, żebyś wrócił i poproszę kolejną osobę, dobrze? Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Chodzi Łukasz do nas. Znam cię tydzień i najmniej mogę o tobie powiedzieć. Mimo to, że bardzo dużo jakby mówisz, tak? Ale to nie jest kwestia tego, że sobie tak ubzdurałem, bo problem zaczyna się, kiedy przychodzi do nas gość i też to czuje. Kiedy Karol, który ze mną często się nie zgadza w takich odczuciach, też to czuje. Znaczy ogólnie ja na samym początku miałem tak, że zastanawiałem się, czy ja właśnie nie nad wyraz tego robię, bo może mi się wydawało, że ja się uśmiecham. Ja cały czas czuję, jakbym się uśmiechał, potem też nawet patrzyłem w lustro, czy ja rzeczywiście, jak się uśmiecham ja, to czy to widać. I ale tym wiesz, bardziej to chyba myślałem... nie tylko chodzi o to uśmiechanie chłopakom, chodzi bardziej tak. Wiesz, jakby o... No, śmiało. Ja mam wrażenie, że miałem naprawdę wrażenie, że do tej kamery i w ogóle to ja właśnie się uśmiecham. Ja też potem, jak powiedzieliście, że mam się jeszcze więcej uśmiechać, to ja pomyślałem, okej, ale jak to jest bok... uśmiechać, przecież ci mówiliśmy. No, ja tak, ale mówię 10 razy, że to nie chodzi o uśmiechanie, tylko o pokazywanie tak, ale właśnie... tych emocji. Słuchaj, przepraszam, Łukasz, kiedy pytaliśmy ludzi o ciebie, to często przebijał się taka klasyfikacja twojej osoby do... nie bycia osobą, która tworzy content na YouTubie, tylko która działając w tych social media działa jako streamer. Mhm. Że ty pasujesz tam, jeżeli przychodzisz... Taki statyczny bardziej. Tak. O, dokładnie, ty jesteś po prostu statyczny. Mógłbyś grać meble. Masz sobie taką cechę, że ty chcesz być bardzo, mam wrażenie, poprawny, że wiesz, tu tego nie zrobisz, żebyś nikt o tobie tego nie pomyślał. Ja bardzo chciałem się też odnieść do rzeczy, które wcześniej robiłem na temat tego właśnie, jak pracowało mi się w grupie i samemu, bo miałem taki fajny kontrast z tego, jak mieliśmy zadania, to mieliśmy w grupie. Ja widziałem, że w mojej grupie lepiej to idzie, więc oddałem im to zadanie na zasadzie tego, bo wcześniej... Ale poczekaj, za bardzo właśnie, to lepiej ci się poczekaj, w grupie... Ale poczekaj, dążę teraz, dalej. Poczekaj, Łukasz, to jest twój problem właśnie. Nikogo to nie interesuje. To, co chcesz powiedzieć, tak. Nikt nie jest zainteresowany. Ani z nich, ani z nas. Nam się nie chce tego słuchać. No musisz sam siebie obronić po prostu. Nie, no. Nie tłumacząc okay. się, tylko po prostu samym sobą i samą swoją osobowością musisz się bronić. To ciekawa narracja ze strony Łukasza. To, wiesz, jakby nie ma czegoś takiego, oglądając ten program, że ja tak słucham i o, to jest fajna info, to jest wartościowe info, nie? Rzadko coś takiego wspominam. Ale tu, no, to jest trafne, to jest dobre, no. No, dobre. Żebyśmy my nawet w momencie, kiedy ci się podwinie noga, powiedzieć, okej, to był jego gorszy dzień, albo jego gorsza chwila, albo on ma jeszcze szansę. Tak, tylko dożyłem jeszcze do tego, że później miałem okazję przy zrobieniu mojego zadania mieć sam kamerę i miałem wrażenie, że tym trochę się bardziej odratuję. A co Adam powiedział właśnie? Oj, Jomek na tunel vision. Sadek. Dużo rzeczy mówił teraz wczoraj. Teraz co powiedział? Że nikogo to nie interesuje, tak? Nie, to ja powiedziałem. Nie, ja powiedziałem, że musisz się obronić sam sobą. Właśnie że go nie słuchałeś. Znaczy nie, no słyszałem, tylko nie... Słyszałeś, ale nie słuchałeś. Za długo rozwijasz wątki i za dużo się tłumaczysz, co już świadczy o tym, że jakby czy czujesz, że coś było nie tak, tak? Ale no właśnie nie wiem, czy to jest po prostu twoje 5 minut. No. Ale miałbym do ciebie ogromną prośbę, żebyś przemyślał sobie te uwagi, szczególnie uwagi Adama, bo zobacz, on wydaje mi się, że teraz poświęcił tobie najwięcej czasu ze wszystkich uczestników. My odbieramy to, jakbyś ty nie przyjmował do siebie tego, co chcemy ci powiedzieć, tylko zawsze masz wymówkę i to zmęczące dla nas, bo my z tobą nie negocjujemy, my ci przekazujemy wiedzę teraz. Łukaszu, dziękujemy ci na razie, dobrze? Dzięki. Dzięki. Chodź Natalia do nas. Ja dzisiaj zauważyłem, że ty, jak byłaś na tej scenie, to w pewnym momencie bawiłaś się za dobrze. Jakbyś zapomniała o tym, jaką masz tam funkcję. Niczym jakoś bardzo mnie nie zachęciłaś. W sensie nie powiem, żeby to było jakieś nijakie czy coś, bo absolutnie nie, ale to i tak najmniej ciebie zapamiętałam w całej ekipie. I dodam do tego tylko jedną rzecz. Jak przygotowywaliście się do tego występu swojego, to tam znowu byłaś najbardziej aktywną osobą. Czyli z mojej perspektywy ty sobie bardzo dobrze radzisz, ale jako ta osoba, która działa z backstage'u.
jeżeli supporter wchodzi na frontmana, to to nie działa. No tak, no tak, no da. Na teraz chciałbym, żebyś wróciła. No ta, no ta. Zaraz będziesz miała możliwość wypowiedzenia się. Dobrze. Dobrze. Kasiu, zapraszamy cię w takim razie. Jak bardzo w skali od 0 do 10 byłaś zestresowana podczas występu na scenie? 5, 6. Jak dla mnie, z moich obserwacji i twoja mowa ciała mu pokazywały, jakby to było 13. No też możliwe. A po waszym występie ja też cię odebrałem, jakbyś była tym roztrzęsiona. Nie do roztrzęsiona byłam, bo wiadomo, że to jest stres. Jeszcze nie spodziewałam się, że będzie tyle osób. A czy ty boisz się improwizacji? Troszkę, delikatnie tak, wolę jednak mieć minimalny plan i bałam się, że po prostu to nie wyjdzie tak, jak planowałam, że wyszło, jeśli tego nie ustalimy w 100%. Szczerze? To zauważyłem właśnie, jak przygotowywaliście się. Tak, bo Karol, jak rozmawialiśmy sobie tak nawet między waszymi przygotowaniami, to powiedział mi, o, ciekawy jestem, jak Kasia sobie poradzi. Kasia, zobacz, jak daleko jesteś. W finale pierwszego tygodnia. Jak wiesz, ten program ma do siebie, że osoby najsłabsze z niego odpadają. Mimo, że ja mam do ciebie bardzo dużą sympatię i mimo, że pokładałem w tobie gigantyczne nadzieje, to jest duża szansa, że za chwileczkę się pożegnamy. To na chwilę obecną tyle. Zaraz damy okazję ci się wypowiedzieć. Dobrze. Wróć proszę na swoje miejsce. I bardzo cię proszę, powiedz nam, dlaczego powinnaś zostać w programie. Wydaje mi się, że to dlatego, że robię progres i ja widzę w sobie ten progres i widzę, że otwieram się do kamery. I wydaje mi się, że widać te starania, bo na pewno jest duża różnica między mną teraz, a mną w pierwszym odcinku. Wydaje ci się, czy tak jest? Myślę, że tak jest. Łukasz? Ja chciałbym powiedzieć, że właśnie wydaje mi się, że... Ciekawe, czy zdąży nam powiedzieć, co chce, nie? Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem mam bardzo dużo pomysłów i mimo to, że na przykład któryś czasem nie przypasuje do danej rzeczy, to mimo tego, że rzucam tym cały czas, to jak nie tu, to zadziała gdzieś indziej. Bardzo bym chciał pokazywać wszystko, co jest, co na przykład czegoś nie przeżyłem, no ale to jest trochę rzecz do wypracowania. Gdzieś wierzę w to, że... Dziękujemy. A jeszcze jedna rzecz tylko, bo ja bardzo byłem przygotowany na to, że... Ej, pamiętacie, co on powiedział na starcie wypowiedzi? Dobra, ja byłem przygotowany... Ja mam dużą pamięć akurat, ale no... No. Ja byłem przygotowany, że tam wyjdę i powiecie mi, że jestem zagrożony. Powiecie, że jestem zagrożony? Powiedzcie, proszę. W sensie powiedz, jestem... Powiedzieliśmy wam wszystkim, że jesteście zagrożeni, jak tu weszliście. Powiedzieliśmy, że zapraszamy zagrożoną grupę. Wszyscy jesteś, no. Ja wiem, że jestem, ale byłem przygotowany ten... Powiedz, że jestem zagrożony. Nie. Jesteś zagrożony. Cringe'owe, ale chciałem to bardzo zrobić od początku. O Boże. To było tak głupie. To było tak głupie. Dobra, to ja Łukasz, proszę cię do nas tutaj do przodu. No oczywiście, że to było super! Powiedz! Gdybyś to zrobił po momencie, kiedy ja bym sam to powiedział, że jesteś zagrożony, gdybyś to zrobił, to by było śmieszne, ale w momencie, kiedy sam... Wiem! To wyszło kino. No. Dobra, Łukasz, krótka piłka. To była przesada. Odpadasz z programu. Zanim przejdziemy dalej, nie pojedziesz z nami do Hiszpanii. To jest koniec twojej drogi tutaj. Możesz iść do reszty grupy i się z nią pożegnać, a my za chwileczkę wrócimy do reszty, dobrze? Okej. Dzięki. Dzięki. Ale dobra, śmieszne coś było? Nie. No Jezus, czemu mi mówili? Dobra, już to strzał z hukiem, co? Łukasz, zostań tam na razie z nimi, dobrze? Zaraz dołączy do ciebie trochę osób. Dlaczego zostajesz Natalia w programie? Z każdym odcinkiem, z każdym dniem coraz więcej rzeczy do siebie przyjmuję. To, że ja to czuję, wiedziałam już od zawsze, ale nie byłam pewna, czy się odnajdę przed samą kamerą w takiej, a nie innej sytuacji. Wyszłam bardzo ze swojej strefy komfortu, i tyle po prostu. Pierwszy raz to poczułam i bardzo to polubiłam, chcę w tym być i po prostu. Dziękujemy. Aleksander. Uważam, że jeszcze jako influencer nie rozłożyłem skrzydeł i nie pokazałem wam swoich pełnych okazałości i swoich możliwości. Wydaje mi się, że pokazałem wam kilka razy, że stać mnie na naprawdę dużo i jak postaram się po prostu o wiele bardziej, to będę w stanie... Czekaj, może jeszcze wujas zamienimy słówko, co? Czekajcie, to zasłonimy. Co dalej po drugiej stronie? Ale myślisz?
Dobra. Karol poprosił mnie o coś ze względu na logistykę naszych operatorów, bo werdykt już zapadł. Dlatego chcielibyśmy, że zanim tu przyjdziecie, żebyście się pożegnali z resztą grupy. Podejście do nich, pożegnajcie się z nimi i wróćcie tu do nas, dobrze? Okay. Ej, to nie, no wiadomo, że to jest taki wałek robiony, nie? Że to się jakoś inaczej tam skończy, nie? Że to nie jest tak, że oni wszyscy odpadną. To jest za chwilę, wiesz, Tris rzuci, że no chcieliśmy sprawdzić, nie? To tamto, siąto, nie? Chodzi o to, kto zostanie, nie? Bo ja mam nadzieję, że ten Olek odpadnie, bo poza tym, że on jest inny, to on nic nie wnosi. Znajdziesz panów. Też z radę. Dziękuję. Poradzisz sobie. Też radę. Sama. Chcecie do nas wrócić teraz? Jeszcze będziecie mieć za chwilę, dobrze? Bardzo was polubiliśmy przez ten tydzień. Naprawdę jesteście wspaniałymi osobami. Co prawda ta obrona nie była najlepsza. To no niestety, no jak masz przekonać kogoś, jak my potrzebujemy tutaj ludzi, youtuberów. I to jeszcze na tym etapie, nie? Tak, na tym etapie, aby nam chcieli się otwierać. No i kochani, pożegnaliście się ze swoimi znajomymi z tego względu, że nie będziecie ich widzieć przez tydzień, ponieważ widzimy się w Hiszpanii. Panie wierzę! Ale niesamowite! Ja pierdzę! Już pani! Boże, ale emocje, naprawdę! Lecimy do Hiszpanii! Wszyscy razem! Będzie tak super! Stary, doszedłeś do finału pierwszego etapu. To znaczy coś, to znaczy wiele. Masz rzeczy, nad którymi pracować i doskonale wiesz, jakie to są rzeczy. Być może wiesz. Widzimy się za rok w kolejnym programie. Kto wie? Tak to bym i tak nie jechał, nie? W sensie, gdybym tego nie zrobił, to bym... A wczoraj nie miał odpaść kuzyn? Miał, a jedzie do Hiszpanii. Więc wszystko było w twoich rękach. A masz jednak jakiś taki sposób wypowiadania się, bo do tego doszliśmy dzisiaj, tak. Który jest męczący. I wydaje mi się, że nad tym powinien przede wszystkim popracować. Ja już nie chciałem tego drążyć, by to było powiedziane i w ogóle, ale chciałem... Ale Łukasz, znowu, my się nie upieramy ku jednej sytuacji, tylko... Ale patrz, ty nadal to robisz. Zamiast powiedzieć, chłopaki, zajebiście, dzięki. Próbuję za rok. Tak, spróbuję za rok, dzięki za to wszystko, co prawie się nauczyłem. To ty próbujesz się znowu tłumaczyć i to jest męczące. To jest tak, jakby zerwała z tobą dziewczyna, a ty byś jej tłumaczył, nie no, spróbujmy jeszcze. To przecież... Tak było. A to wszystko jasne. Dzięki za twój udział, dużo tutaj do nas wniosłeś. Nie poddawaj się, to jest najważniejsze, bo do wszystkiego można dojść, wszystkiego można się nauczyć, tak? No i co, moi drodzy, lecimy! To jest koniec? To jest koniec. Dobra. Dzięki bardzo za obejrzenie razem ze mną tego 5. odcinka. No i co? I widzimy się w kolejnych materiałach.